Dziś mija 68. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. To bohater antykomunistycznej konspiracji, jeden z żołnierzy wyklętych. Przez lata w czasach PRL-u nie można było o nim mówić. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Więcej niż odwaga. Marszu rotmistrza Pileckiego akurat biorę udział po raz czwarty. No kiedyś się dowiedziałem o tej postaci i generalnie zafascynowało mnie to, że samodzielnie zorganizował ucieczkę z Auschwitz, to, że budował tam ruch oporu i to, że przez cały ten czas się nie bał. Chciał jak najlepiej służyć swojej ojczyźnie. Właśnie to jest misja między innymi tego marszu, że można zachęcać młodych do tego, żeby interesowali się takimi postaciami, które powinny być ogólnie przyjętymi wzorcami dla nas. A w praktyce z tych wartości, jak młodzi ludzie mogą skorzystać? No, żyjemy w innych realiach oczywiście, to nie żyjemy w stanie wojny, ani mamy własną niepodległą ojczyznę. Przyczyniamy się do tego, żeby ta ojczyzna dalej trwała pracując, ucząc się jak najlepiej i udzielając się społecznie. Jest to pewien rodzaj mody. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do liceum, to były koszulki z Che Guevarą. No, teraz mamy koszulki często z Pileckim. Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza Witolda Pileckiego. Myślę, że z jednej strony trochę mamy taki deficyt postaci, które by rzeczywiście nas prowadziły i łączyły. I być może Witold Pilecki mógłby być taką osobą, która jest pewnego rodzaju autorytetem, to w jaki sposób żył, działał, czego dokonał. Natomiast chciałbym wierzyć w to, że chociażby 70% tych ludzi, którzy zakładają te koszulki, czy chodzą w jakichś marszach, czy czasami robią tatuaże patriotyczne, wie, w czym bierze udział. Jak już bierzemy na siebie pewne symbole, to raczej jest pewien rodzaj takiego zobowiązania, że pamiętamy i staramy się te pozytywne wartości w swoje życie wprowadzać. Ja dowiedziałem się właśnie o Pileckim ze stadionów. Raper Dempsey. Pamiętam, byłem na meczu Lecha i jakaś oprawa właśnie była o Witoldzie Pileckim i tak zacząłem powoli wnikać. Powstawały właśnie różne utwory na temat Pileckiego. Tak powiem, zakochałem się w tym. Wrzuciłem na początku samą piosenkę, którą sam nagram, jakieś tam zdjęcie i tak dalej. To już ma chyba 120 tysięcy odsłon. Mi się wydaje, że każdy, kto nagrywa piosenki o takich postaciach, może być dla kogoś innego inspiracją i ktoś może zacząć czerpać wiedzę o tych postaciach. Ta pamięć potrzebna jest przede wszystkim nam i przyszłym pokoleniom Polaków. Bo dzięki tej pamięci stajemy się wspólnotą, stajemy się narodem, który ma własną historię i co ważniejsze, ma własnych bohaterów. W pewnym stopniu nasiąkałem troszkę tą wiedzą, ale, że tak powiem, mimowolnie. To znaczy przez pewien czas wychowywała mnie moja prababcia, Maria Pilecka. I drobne bardzo jakieś informacje gdzieś tam od niej otrzymywałem, ale byłem wtedy mały dosyć. Nawet za bardzo nie kojarzyłem tego, że to przecież mąż tej babci, prababci, z którą właśnie tutaj siedzę. Dla mnie to było gdzieś tam bardzo odległe. Także myślę, że gdzieś w okolicach swoich lat 20 to tak zacząłem się czegoś więcej dowiadywać. I trochę dotarło do mnie, że no jest pewna wyjątkowość tej postaci. Jest to życiorys robiący wrażenie. Gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, to o tym człowieku już zrobiono by dwa seriale. Jeden w latach 80., drugi teraz by Netflix zrobił. Byłyby trzy filmy i całe serie komiksowe. Michał Gałek, współtwórca komiksu o Witoldzie Pileckim. To jest człowiek, który miał tak gigantycznie skomplikowaną i bogatą historię, że z tego można by zrobić całą serię komiksową. O kolejnym epizodzie życia mamy pierwszą wojnę, mamy II wojnę światową, jego udział w konspiracji, mamy historie, które się działy w Oświęcimiu, mamy jego ucieczkę z Oświęcimia, powstanie warszawskie i potem jeszcze cały ten epizod związany ze śledztwem, przesłuchiwaniami i tak dalej. Oświęcim, myślę, że to jest jednak ten wyróżnik. Z tego, co mi wiadomo, jest to jedyna osoba, która dobrowolnie do tego obozu poszła i no jest to pewien jakiś gest. Czy ktokolwiek w tej chwili byłby w stanie tak szybko się dostosować do sytuacji? W Warszawie miała miejsce łapanka, w czasie której Niemcy wyciągnęli z domów na Żoliborzu około 1000 mężczyzn i po 2 dniach wywieźli ich do Oświęcimia. Wśród wywiezionych znalazł się 45-letni oficer rezerwy kawalerii, Witold Pilecki. Gdy wszyscy inni chowali się gdzie mogli,
On dobrowolnie, za zgodą przełożonych tajnej armii polskiej, wyszedł na ulicę i dołączył do grupy aresztowanych już mężczyzn. Zdecydował, że musi dostać się do Oświęcimia, by tam, na samym dnie cywilizowanego świata, rozpocząć tworzenie podziemnego ruchu oporu. Miałem taki krótki moment, kiedy trochę mnie to przytłoczyło. Wydawało mi się, że to jest jakieś brzemię dla mnie, że ludzie, jeżeli będą mnie kojarzyć z tą postacią, to będą oceniać to, jak ja się zachowuję bardzo szybko i zostanę poddany ostracyzmowi, tak, że piję piwo na przykład w parku. Natomiast jak zacząłem troszkę głębiej wchodzić w to, co Witold robił przede wszystkim jeszcze przed wojną, zacząłem bardziej czerpać z tej postaci, z życiorysu, proste zasady tak naprawdę, to czemu on hołdował. Taką rzeczą dla mnie zaskakującą jest, którą w rozmowach z babcią poznałem, że zanim wojna wybuchła, udało mu się bardzo szybko dzieci jakoś wychować, dać im takie wskazówki. Ja pamiętam, jak miałem lat 5, to właściwie miałem zupełnie pstro w głowie, a on już na tym etapie udawało mu się pewne rzeczy ukierunkować, zwrócić uwagę tych małych dzieci. No babcia zawsze wspomina jakąś tam Biedronkę, którą prawie rozdeptała i ojciec ją zatrzymał. Mówi, poczekaj, nie rozdeprz, to jest pewien łańcuch, tak, różnych organizmów, wszystkie są potrzebne, trzeba uważać, nie niszczyć bezsensownie. Małemu dziecku tak to przekazał i babcia to dziś pamięta. Był bardzo kochającym ojcem, potrafiącym pewne wartości przekazać. Z drugiej strony, z tego co wiem, potrafił być czasami porywczy. Tępił bardzo na przykład kłamstwo. Jeżeli coś się źle zrobiło, to tłumaczył, że powiedz mi o tym. Może poniesiesz karę, może nie, zobaczymy. Natomiast no, trzeba się przyznać, nie ma żadnego takiego udawania, że samo się coś zrobiło. No i z tego co wiem, to była żelazna zasada. Jesteśmy szczerzy wobec siebie. No był z tego co widzę otwarty bardzo na nowości, zawsze się dokształcał, no bo i studiował w Wilnie sztuki piękne, studiował też rolnictwo po prostu. Był społecznikiem, bardzo dużo się udzielał w tej lokalnej społeczności, założył straż pożarną, spółdzielnię mleczarską, starał się jakieś nowocześniejsze metody wprowadzić. Przede wszystkim założył tą spółdzielnię, ponieważ zaobserwował, że są pośrednicy, którzy kupują za bezcen mleko i przetwory i sprzedają w mieście dużo drożej, więc ominął trochę tych pośredników. Przez to no jakby ci rolnicy, chłopi mieli znacznie lepiej w tym momencie. No sąsiedzi go uwielbiali. Jest nawet taka historia, że wujek Andrzej jak tam pojechał w 92 roku, to jakaś pani przez pół dnia szła przez wieś, żeby oddać książkę, którą w latach 20. Tak pożyczył, jak hodować krowy, powiedzmy. Także rzeczywiście ci ludzie tam, którzy zostali, oni pamiętali tą postać i dla nich był kimś dobrym, miłym sąsiadem. 1940 roku wraz z całym transportem znalazł się w Oświęcimiu. W kilka miesięcy po rozpoczęciu budowy podziemnej wojskowej siatki Pilecki rozpoczął wysyłać raporty do Warszawy. Materiały te donosiły, że w Oświęcimiu zorganizowane zostało ludobójstwo na gigantyczną skalę. Rząd polski bił na alarm, wołał o pomoc i spotkał się z obojętnością. Pilecki nie był zadowolony ze swych osiągnięć. Przygotowywał obozowe podziemie do rozprawy z esesmanami. Zdobył nieco broni, miał dorobione klucze do esesmańskich magazynów i nadal do wymarzonej przezeń walki było bardzo daleko. Raczej nie kojarzymy się z ruchem oporu, no a jednak myślę, że mamy prawo być dumni z tego, jaką postawę nasze społeczeństwo wówczas przybrało. Ktoś taki, Polak, w tym obozie był i pewien opór jednak był stawiany temu, co się tam działo. Niestety realia okupacyjne go na ziemię sprowadziły. No to widać, nawet on w raporcie o tym pisze, że wytłumaczono mu w pewien sposób, że nawet gdyby jakaś akcja zbrojna się udała, to właściwie co z taką masą ludzi zrobić w tym kraju? Nie można ich poupychać po piwnicach przecież, także no, tam poklepano go po plecach i no dobrze, dobrze się sprawiłeś, a teraz tu mamy inne rzeczy na głowie. Myślę, że to go bardzo męczyło, że jakby tym współwięźniom właściwie nie jest w stanie pomóc. No straszne uczucie. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku Pilecki wraz z dwoma obozowymi przyjaciółmi uciekł z obozowej piekarni znajdujący się o 2 kilometry na zewnątrz obozowych drutów. W ten sposób obozowa misja stworzenia podziemnego ruchu oporu w Oświęcimiu została zakończona. Pamiętam tę ścianę tutaj, jako mały dzieciak gdzieś tutaj się kręciłem, to zawsze mnie tak troszkę przerażała, bo jest taka bez okien i duża i jednokolorowo pomalowana. Wcześniej była chyba trochę bardziej szara, teraz jest żółta. Nie miałem świadomości, co to jest do końca za miejsce. Natomiast od pewnego momentu kojarzę je głównie z tym, że babcia tutaj moja przychodziła.
Historia 10 pawilonu to jest głównie historia drugiej połowy lat 40. i 50., kiedy tutaj przetrzymywani byli właśnie ci nasi najwięksi patrioci, którzy zostali później zamordowani w więzieniu na Mokotowie. Paweł Szabłowski, Biuro Edukacji Historycznej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. On wiedział, że za to będzie kara śmierci. Na własną odpowiedzialność przyjechał do Polski, tworząc tutaj kontrwywiad, zbierając informacje o tym, co się dzieje w Polsce dla rządu londyńskiego. Mógł zostać na zachodzie, mógł być bezpieczny. Zostawiłby żonę, zostawiłby dzieci, ale tego nie zrobił. To jest pomieszczenie około 2,5 metra szerokie, 3,5 metra długie. W tej celi Witold Pilecki przebywał w trakcie śledztwa. Przebywało z nim 7 mężczyzn, 2 szpicli bezpieki, którzy na bieżąco monitorowali, o czym rozmawiają, czy omawiają śledztwo, może ustalają wspólną wersję. W tej celi nie było łóżek, spano na betonie, dzisiaj mamy płytki. Więźniowie w trakcie dnia, a dzień zaczynał się już o 5 rano, nie mieli prawa leżeć. Musieli cały czas przebywać na stojące, ewentualnie w takiej pozycji półkucnej, opartym o ścianę. Było to bardzo uciążliwe, szczególnie, że byli wyprowadzani na wielogodzinne śledztwa. Pilecki był tak katowany w trakcie śledztwa, zrywano mu paznokcie z rąk i z nóg. Kiedy stał już przed sądem, tak kulił ręce, żeby żona, która była na sali, żeby nie widziała tych jego zniszczonych rąk, bo po prostu nie chciał jej pokazywać, co tutaj przeszedł. Zachowało się takie jedno pamiętne zdanie Witolda Pileckiego, kiedy mówił, że Auschwitz było igraszką w porównaniu do tego, co przeżył w stalinowskim więzieniu. Więc to niech odda nam całość dramatycznej sytuacji, której polscy bojownicy o niepodległość tutaj doświadczyli. Trudny, bardzo taki na pewno okres też dla rodziny, bo prababcia moja nie wiedziała, jak to się wszystko skończy. No przecież poszedł list do ówczesnego prezydenta, żeby jednak ułaskawić. To się nie stało. Akurat jedyny Witold Pilecki, ta kara śmierci została wykonana na nim. Pomimo, że oficjalnie wyrok zapadł, to nie była egzekucja typowa, tylko metoda tak zwana katyńska, strzałem w tył głowy. Tak bardzo ukochał tą swoją ojczyznę. To tak brzmi górnolotnie, ale tak było, tak myślę, że można powiedzieć. Walczył z jednym okupantem, z drugim okupantem i właściwie z powodów chyba głównie politycznych zabili go rodacy. Także no jest to taka dosyć smutna kropka w tym życiorysie, natomiast też bardzo oddająca tą sytuację w ogóle Polski. Najbliższa rodzina prosiła o wydanie ciała. Otrzymała odpowiedź odmowną. Nikt nie wie, gdzie znajduje się grób Witolda Pileckiego, jednego z wielkich, nieznanych bohaterów ubiegłej wojny. Pamięć o Witoldzie Pileckim na pewno przeżyła w rodzinie i za to jestem szczególnie babci swojej wdzięczny, że ją pielęgnowała przez tyle lat. Natomiast obecnie no, jest to pamięć właściwie taka trochę już narodowa, tak? Boję się trochę, żebyśmy nie przesadzili z tym Witoldem, że już będzie codziennie konieczny. Natomiast cieszę się, że ta współczesna Polska jednak się o te osoby upomniała. No, sama historia, mam nadzieję, że będzie żyła dalej i że będzie takim jasnym drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Mówią, piszą polskie obozy koncentracyjne. My mówimy pierwsze raporty o Holokauście, pierwsze na świecie. Oni mówią Bond, James Bond. My mówimy Pilecki, rotmistrz Witold Pilecki. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Więcej niż odwaga o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. W reportażu wykorzystano fragmenty audycji Radia Wolna Europa z 1978 roku.